Cześć Krzysztof, jak obiecałem, tak też robię. Idzie wiosna, idzie świeżość. Pozdrawiamy Ciebie z mojego biura, oczywiście Marcin Zem. Również pozdrawiamy pana Krzysztofa. Gorące buziaczki, uściski, dużo słoneczka. Prosto z planu M jak miłość. Pozdrowienia oczywiście Krzysztof dla Ciebie, dla pana kierowcy, laweciarza oczywiście. Dla widzów wszystkich, którzy oglądają Twój kanał. No i jeszcze miałam pozdrowić chłopaków z Radomska, których spotkaliśmy na obiedzie. Pozdrawiamy, cześć. Pa! Wiecie o co chodzi. Aut trochę jest. TTRS-kę już znacie. Piękna Ciona, 41 tysięcy euro. Piękna. Ajajaj, o! Fuck, znowu się urwę z nowo gacie, kurde. Trzeba być czujny. Uwaga teraz. RS3 nie ma żartów. Tu jakiś plasterek, tu jakieś tam drobiazgi. Jaśki na miejscu, kierownica przecudowna. Kółko krzywe. Zwrotnicę zmieni, półośkę zmieni. Albo pospawa ewentualnie. Krzysztof, podobno ty tam jakieś furki z Niemiec ściągasz. To rozejrzyj się tam za jakąś taką ładną bryczką. No mają kieszeń, tylko pamiętaj. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Witam panie Krzysztofie. Myślę, że dzisiaj w dzisiejszym dniu powiedzieć, że ta zafilka moja będzie zakupiona, że nie będę musiał jeździć tym gównem i wozić tego szwarkiego naszego piwa, które tam właśnie w drugim smakuje, tak? Pozdrawiam serdecznie, życzę miłych zakupów, udanych zakupów. Powodzenia. Pari raja. Formotion. O, widziałeś go. Formotion i Altrak to jest to samo? Nieważne. Ważne, że Crossland szybko już nie pojedzie. Ale, chwileczkę na X-Drive'ie, po prostu, taki kaprys, taka sztuczka, jakieś kółko ładne tu gdzieś kupił czy coś, jak nie ma to dziękuję. Hello Kitty. €53 000, patrzę na kartkę, rok 18, 300. 45 kW, policzcie sobie razy 1,36, to wam wyjdzie. Dlaczego przypierdzielił? Nie to, że miał hamulce słabe, po prostu przypierdzielił, bo był mocny. O tego miałem zapytać Nissana? Teraz to zbadamy, czy o tego. Cześć Romeczku, pozdrowienka ode mnie i od Arka, czyli Bartka Zem jak miłość, pasjonaci aut, czyli Marcin, Arek, pozdrawiają pasjonaty aut, czyli Ciebie Romeczku. No i wiesz, jakbyś tam wyrwał jakąś furkę z Niemiec, jakby tam Niemiec mocno płakał i udało Ci się ją ściągnąć do Polski, to pozdrowienia. Hej. Co sa? Kurde, jak się zaczął? Matka Cię potem nie dopierze. Wbiłem na chwilę do banku, kurde, ale się okazuje, że chyba do banku się nie dostanę, bo mam temat do załatwienia z kodami, ale kurde, chyba nie dziś. Troszkę zrąsi. Czekaj, bo tu Lady Punk w tle, fabryka małp. Jest tam jakieś zarządzenie, żeby nie gromadzić się w bandzie powyżej 50 osób. Ale to takie, wiecie, 50, no to... A nawet jak z 10, a z tego dwóch jest prychających, kichających, to przecież lipa jest totalna.
Natomiast przedwczoraj był bieg z małżonką, tak zwany wokół komina, z buciora. Był bieg z buciora i mamy obok kilka zakładów, obok domu, tak, jeszcze kawałek od domu, mamy kilka zakładów pracy, gdzie akurat pracownicy mieli przerwę. My sobie tam biegło i na przerwie, bo pogoda piękna, mają takie stoliki. I powiem wam, setka chłopa i kobiet, kanapeczki, termosiki, przerwa kilkunasto czy tam półgodzinna, minutowa. Aut pełno pod kuźwa tym zakładem pracy, jednym, drugim, trzecim. Aż teraz jadę zobaczyć, czy faktycznie oni pracują codziennie, bo to wiecie, skupisko 100 czy 200 osób to jest kurka wodna jakaś banda. Mają takie kolejny parking full przy zakładzie pracy ze 100 aut, teraz właśnie minąłem. Tak! Bo niektórzy ludzie pracują, natomiast jak tam jest setka chłopa, 200, jak mówię, to wystarczy, że jest jeden psikający, prychający. No nie ten. Nie oceniajmy. Teraz zobaczymy, spożywczy czynny. Teraz zobaczymy, czy faktycznie ekipa wciąż jest w pracy, ile aut jest pod zakładem. Doniosę, szpiegując, cześć. Wyłączę ten guzik. Zakłady pracy z prawej. Nie podaję nazw, bo mi się nie chce. Ale już widzę, że na fullu, także kurde, zarazek. Nie no, pracować trzeba, ja rozumiem, kuźwa, gospodarka padnie na ryj. Na fullu parkingi. Nie miejcie mi za złe, ale... Tam z tyłu jest taka ścieżka, gdzie biegniemy, tam ho, 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 za żółtym w prawo i jakieś tam dostawy cały czas. Pan ochroniarz jest w robocie, solid. Ścieżka full aż do góry samochodów, pracowników. Czego to stoicie, gnojki, na tej trawie? Podupceńcy. Straż miejska, ja bym wezwał od razu. Patrzcie, jak jest zrypana trawa. Nie tam, że donoszę, ale jest mi przykro, że parkujecie chamy na krawie. Jakby wam się nie chciało podejść 100 metrów dalsza z bliższa, nieistotne. Full zakład pracy. Ty gnojku, patrz, co zrobili z trawą. To mi się bardzo nie podoba. Nie jestem jakiś super ekolog, ale wkurza mnie, jak jest parking wzdłuż ulicy, bezpłatny, a ty i kukuk, gdzie on jest? Zresztą nieistotne, wyrypane jest całe. Jestem przeciwny parkowaniu, robiłem syfu na trawie. To nie jest parking. Hello Kitty. Także nie wiem, jak to chcemy tego wirusa zwarczać tym brakiem zgromadzeń na 50 osób. Ustawowo zaklepane 50. Jeden wystarczy do kolejki do lekarza pójdzie. A psik! I koniec. Nie ma fartuszków, nie ma ochronnych, nie ma maseczek, nie ma rękawiczek, nie ma niczego. Kolejni na trawie. Cwaniaczki. Widocznie tak trzeba. Czyste na trawie, zresztą ta trawa widocznie nie urośnie tu nigdy. Trzeba tam kamykiem nadsypać. Aż się właśnie czuję gorzej, teraz mam gorączkę chyba, jak przyjechałem koło tego zakładu pracy, gdzie wszyscy oczywiście hipotetycznie mogą kichnąć, teoretycznie nie wiadomo jak jest. Opsa. No i tyle no. Walczymy. Do sklepu dziś nie planuję iść, bo wczoraj widziałem tyle zniczy w Aldiku, że nie wiem, czy się wybiorę na kolejne zakupy. Bo jeden z tych zniczy może być przeznaczony dla kogo? No dla mnie. Ja, że jestem gruby, to muszę mieć jakiś większy znicz, żeby się jakoś bardziej ładnie palił, rozłożyście w sensie i dłużej. Jak już wspominałem, skończyły mi się kapsułki oryginalne, z oryginalnego niemieckiego. A to na pandemię wszystkie mamy tutaj. Jakbyście na przykład chcieli pandemiować sobie dłużej, przyjdźcie do nas, poratujemy was. Mamy aptekę zawsze czynną. Kupiliśmy kapsułki z Jakobsa, bo nie było innych. To są oryginały, te są nieoryginały. Bank. Niby bliźniak, ale jednak wkładając... To jest takie pojemniczek to wpadając. No to już wypada, nie? Otóż, na dwie ręce trzeba zrobić tak, czekajcie. Ja położę może na momencie kamerkę. Trzeba włożyć dwoma ręcyma palce do środka. O, już wam pokażę jak. I po paluszku, wiecie jak gdzie, otworek. Nie widzicie tego, ale tutaj sobie wkładam. O, wie ta dziurka? Te dziurkę mi przenieśli. A bo stara kapsułka leży. Tam mi tu dzwoni, ja pierdzielę, chwila. Wariowasz. Jako, że po paluszku nie poszło, bo tam się wgniotła jakaś taka, rozdarło ją na ćwierć. Wpycham swoją, uwaga, po paluszku. Leci. Dobrze będzie. Będzie pianka. Będzie bosko.
Jaka epidemia? Gdzie ja jestem? Ja pier jakiś taki jestem, po prostu rozpiąłem minie. Kolor kurtki mam minę, jakieś soczewki mi się chyba zmieniły w tym telefonie. Ty jaka epidemia, mówię wam ludkowie, gdzie nic się nie dzieje przecież. Rano wstaję, wyspany jak nigdy. Ja tak się nawet nie wysypiałem na wakacjach. A na wakacjach był zaplanowany samochód, skuter, rano po śniadaku, jazda w temat, albo plażowanie. Ale plażowanie raczej godzinkę krócej, dłużej nic, bo dramat. Tylko wycieczki, cudowne miejsca. Wstaję rano, 8:30, w 6 otwieram około 6 jak zwykle. Aha, kryzys, czołgi na granicy, nie robimy nic. Żeby w kulkach, mówię, a kulki na miejscu, dobrze jest. Proszę Państwa, dzień dobry. Jacyś Państwo, szanowni, jeszcze nie za epidemią, a psik, a epidemiowani. Wstaję rano, małżonka jeszcze śpi, dzieci śpią. Po co do rozmywarki, wyjmuję naczynia. Zawsze to robię. Ostatnio robiłem to raz 12 lat temu. Z naczynia wkładam brudne, z wieczora wyjmuję, czyszczę łyżeczki, szpikulce, różne czyszczę elegancko, talerzyki układam, robię śniadanko, plątam się po kapućkach, w piżamce chodzę po domku, nic się nie dzieje. Ja pierdzielę, jakie nudy, zdechnąć można. Urytwa remont pokoju, nastolatki Zofii, mam nadzieję, że dzisiaj skończą, podobno Castorama czyn najadą po resztę zakupów, czerwone światło. Mam nadzieję, że Castorama wyda i tą farbę i te gipsy. Ja pierdykam, co człowiek przeżywa. Ja chcę do pracy, kuźwa! Ale są tacy, którzy jakby nie odczuwają zmian. Czy jest pandemia, epidemia? Dzień dobry. Czy jej nie ma? Jeden wał. Bo całe życie wstają z łóżka i już mają kuźwa fajran. Znam takich kilku, kilkunastu nawet. To są ci... Panie Krzyśku, a tak dwie dyszki do pierwszego. Lesery! Ja bym zdechł na waszym miejscu będąc, do roboty nie chodząc, umarłbym zwyczajnie. Pozdro 600! Ja chcę do pracy! Pięknie poszedł. Mówią mi, oni mówią RS, RS5. Gdzie mnie tam widokowi się ścigać z RS5? Że nasze dzieci mają nadal remont w pokoju, zabrakło im farby i tapety, jakieś pierdół jeszcze. Podwożę je pod Castoramę i uwaga! Przepraszam, to środowiska Michał Bosz poinformował wczoraj, że zaraz... Castorama na końcu wygląda tak. 30 osób w ogonie, dziecka na końcu, a ja śmigam do Lidla po wurszt. Ciekawe, czy robimy dzisiaj ognisko. Ty, ale czad jest! Czekaj, czy pod Lidlem takiej kolejki nie zastanę? Będę stał za kiełbasą ogniskową, bo dzisiaj robimy akcja ognisko. Ognisko to jest taka rzecz, która łączy rodzinę zazwyczaj w weekendy, a jako przed nami, że przed nami kilka tygodni weekendów, spróbuję dostać kiełbasę. Kiełbasę ogniskową! Może toruńska, może śląska, może podwawelska, ale w Castoramie ogon. To jest szacun na dzielnicy, takie czasy. To się pan BMC zdziwi. Pozdro 600 dla was. Ukrainy i Białorusi. Chodzi o punkty w 10 godzin w Jędrzychowicach, Olsztynie i Krajniku Dolnym. Zatory zwiększają jeszcze niezbędne formalności, m.in. wypełnianie dokumentacji po przekroczeniu granicy, wyjaśnia Andrzej Jóźwiak. 10 godzin w kolejce, Świecko, Olszyna. A Olsztynie 10 km na wjazd do Polski, 15 na wjazd na Jędrzychowicach. Mogliby to zmniejszyć, ale musiałaby służba graniczna po stronie niemieckiej rozwozić karty lokalizacyjne, a karty lokalizacyjne kierowcy dopiero wypełniają w momencie podjazdu do pogranicznika i to później wszystko długo trwa. Wracający do kraju Polacy muszą poddać się kwarantannie. Chodzi zarówno o kierowców, jak i pasażerów pojazdów. To są wiadomości. Nieźle, nieźle. W obliczu epidemii koronawirusa prymas polski arcybiskup... To już mnie nie interesuje w ogóle. Dobra, lecimy za kiełbasą! Co to za akcja w ogóle? No to skobijam bez problemu. Nikogo, dwie osoby. Książki są. Tak i teraz jest czas, że wiecie, można się z rodziną skompatybilnić. Poznać swoje dzieci można bliżej, żonę można bliżej poznać. Można nawet, powiem wam, zacząć czytać, co jest prawie chyba niemożliwe w tym kraju, żeby ktoś w ogóle czytał i miał na to czas. Oprócz na przykład tych, co nic nie robią. Widzę, że oni też w ogóle nie czytają. Także wszystkiego dobrego. Tesco atakuje. Jestem na książkach. Może akurat coś mnie skusi, na przykład Matka i Dziecko. Albo inny bestseller. O, koktajle z przyjemnością, że mam post. Czasami zastanawiałem się, po co ja tych Niemiec jeżdżę w ogóle. Przez problem nakupiłem drobiazgów. Do Niemiec nie ma sensu w ogóle jeździć, bo... Kebab Achmed jest wszędzie. Jak czadersko.
Pierwszy raz Tesco spotykam ten napis, pewnie jest od 20 lat, ale coś mi na głowie stało. Ja pieprzę, jaki jest rozwiesz. Tesco puste. Byłem ja i trzy kasjerki i pan kasjer taki uśmiechnięty zbyt mocno, jak się okazuje. Powiem wam, że zostawiam zbrykę pod Tesco, swoją ukochaną. Bardzo ryzykujecie, bo bryka pod Tesco może wyglądać nie jakoś szalenie po tygodniu. Po prostu może wyglądać katastrofalnie. Szyba przednia rozdupcona. Co w ogóle tu się dzieje? Ten kraj schodzi na psy. Służby nie reagują. Brawo czy brawa? Brawo raczej. Stoi rozpieprzone ile wlezie. Szyba rymcyncyncy. Chłopaki skakali sobie po niej dla żartu, ale prawa tylna felga jeszcze ładna. 14 z zimówką bardzo ładną, jak ktoś by potrzebuje. Potrzebuje. Lewa tylna lampa też rozdupcona, czyli nie ma co raczej zbierać. Może bebechy. Także jak coś pod Tesco jest niebezpiecznie. Mogłaby tam pani kogoś na kasę drugą jakąś przerwę. Przerwa. Mam tu psynka z radia, że pojawiają się już na SMS-y, na WhatsAppy, na maile informacje, niby to rządowe, niby od ubezpieczeniodawców, biorców w sensie, że chcą wam, proszę ja was, zwrócić zadośćuczynienie za to, że straciliście moralnie na dzieciach, które do przedszkola nie bardzo poszły, bo nie miały jakby przedszkola. Gdzie jestem? A jestem. Za to, że dzieci do żłobka nie poszły, że szkoły nieczynne, że praca wam nie idzie, że nic się nie dzieje. Zwracają szmal. Tych maili radio mówi, i nie było to radio z Torunia, radio mówi nie otwierać, bo tych podpuch weźmie na zdrowy rozsądek. Będzie coraz pizdu więcej. Będą nas kusili, korcili. Co drugi emeryt otworzy. Bezrobotny otworzy to każdy, bo wiadomo, szmal się przyda. Tylko bezrobotny, skoro tobie płacą za to, że o pracę nie chodzisz i chcą ci za to zadość uczynić, to powinieneś sobie dopłacać państwu polskiemu, czyli mi, panu, państwu, społeczeństwu w sumie. Płacać szmal za to, że jesteś bezrobotnym i ci nie chce piąty rok do roboty iść, chłopie, bo mówisz, że co, że pracy nie ma. Pozdro 600, bądźcie czujni na informacje z wypłatami niespodziewanymi szmalu. Z zadośćuczynieniem za koronawirusa przestrzegam jako żem zaremski, cześć. Tak się też może dziać. Jak już są zawinięte rybackie stacje od paznokci. Bo wiadomo, wirus na pazurach. Tata jedzie z matką. Bo jako, że praworęczna lewej sobie, odwrotnie. Praworęczna prawej sobie nie opitrasi. Zdejmuje hybrydę! Cokolwiek to znaczy. Mam taki specjalny... Nie trzy! No. Popadłem ściągaj. W rutynę, przepraszam. Widzisz, gdzie jest jeszcze? Tu jest już ściągnięte, co ty tu robisz? To zmień palec. Tu, a, tu. Przepraszam państwa. Do widzenia. Tu jeszcze nie ma, do widzenia. Akcja z cyklu zabij koronawirusa ogniem. No bo wyczyściłam okulary i wszystko idzie lepiej. Co ty wszystko widzisz? Ekipa kiełbasiarzy? Tamtego z tyłu boli oko. A taki burszta. A gruby przy wursztach. Gruby pilnuje bursztyn. Pokaż, cudowny. Kolekcjonerski można powiedzieć stan kiełbasy. Ale mi parzy! Za ciepło. Stary, jak rozkula ogień, to nie ma żartów. Także zwalczajcie wódką i ogniem wirusy. Wyjmijcie z tego przecież. To jest ale było pierdół, jakbyśmy teraz budę tu wpieprzyli. Zosia, ona ma 16 lat, to Zofia. Panie widzisz, a nie grzmisz! Tatusiu. No i tam coś chleją chyba. Tatusiu. Teraz tatusiu wszyscy, co? Kiełbachę? Jaką kiełbachę chcę ci podtrzymać mam? Obrzydliwcze! Dawaj wurszta! Przepraszam, muszę trzymać kiełbachę. Tego na kiju.